Michał, kim jest strażak? Co to za pan? To jest pan, który ratuje ludzi. I co robi jeszcze? Gasi pożar, drzwi z toporkiem może otworzyć, jak coś się stanie. A i co nosi strażak ze sobą? Jak myślisz? Albo sobą? Na sobie? Na sobie to jakby taki kombinezon, a na głowie to jakby taki kask, żeby mu nic nie spadło na głowę, jak będzie w domu. Miłosz, kim jest strażak? On co ratuje ludzi. I co jeszcze robi? Gasi pożar. Gasi pożar. I co jeszcze może strażak robić? Może jeździć wazem strażackim, może gasić i może ratować. A widziałeś kiedyś strażaka? I jak wyglądał? Co miał na sobie? O. Kask. Jędrzej, do czego można wezwać strażaka? Za dom się palił. A widziałeś kiedyś strażaka? Widziałem. Jak wyglądał? Jak jechaliśmy z czekolem do Bartka. I jak wyglądał? No. Jaki miał strój? Jaki kolor miał? Czerwony. Co miał na głowie? Hełm. Dawid, kim jest strażak? Strażak ratuje ludzi. I co jeszcze robi? Gasi pożary. A co jest mu potrzebne, żeby ugasić taki pożar? Wąż strażacki. A wiesz, do czego można podłączyć takiego węża? Jak to się nazywa? Do straży? Do samochodu albo do takiego, co stoi przy ulicy, na ulicy. Hydrant? Do hydrantu. I tam w tym hydrancie co jest? Woda. Woda, super. A co strażak nosi na sobie? Kombinezon. Na głowie? Kask. A na rękach? Rękawice. Karol, kim jest strażak? Takim panem, co nosi kask. I co robi? Ratuje ludzi. I co jeszcze? Gasi pożary. A co jest mu potrzebne do ugaszenia pożaru? Wąż. Wąż? I co z tego węża leci? Woda. Woda. Dobra. A widziałeś kiedyś strażaka? Jak wyglądał? Był cały czerwony. Cały czerwony był? I co robił? Pokazywał nam pojazdy. Pojazdy? I jakie i fajne były te pojazdy? Jak wyglądały? Były duże? No bo strażacki jest duży. A siedzieliście w środku? I co tam widziałeś w kabinie? Kierownicę. I siedziałaś na miejscu kierowcy? I fajnie było?